No ja uważam, że mecz godny derbów. Ciekawy, emocjonujący. Cały czas coś się działo przez 90 minut. Zaznaczam, że w trudnych warunkach, bo płyta grząska. Zawodnicy obydwu drużyn zostawili trochę zdrowia. Każdy dążył do tego, żeby zdobyć tutaj bramkę. Dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony. Emocjonujący mecz. Taki mecz chciałoby się oglądać chyba jak najwięcej. Cieszę się z wygranego meczu z 3 punktów. Z tym, że no do końca było... Wynik był niewiadomo. Fakt, że przy wyniku 1-0 można było wykorzystać co najmniej jedną sytuację z tych trzech i chyba byłoby bardziej spokojnie, ale piłka ma do siebie, że chyba po to kibice przychodzą na mecze, na piłkę nożną, że wynik do końca jest niewiadomy i tak się stało. Życzę drużynie Stalowej Woli zdobywania punktów w następnych meczach. Nas czeka ciężki tydzień, czy ciężkie tygodnie, bo dwóch zawodników podstawowych wyskoczyło ze składu na skutek kontuzji. Księżniakiewicz, poważna chyba kontuzja i Grzesik podobnie. Do tego jeszcze dochodzi stępień za 4 żółte kartki. Także ta sytuacja kadrowa nie będzie łatwa przed następnym pojedynkiem. Gramy z trudnym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że jakoś się podbieramy. Dziękuję. Chyba dobra zmiana Kamilara, bo dzisiaj taka się odpowiadać na tą jakąś mieliśmy sytuację. No fakt. Zresztą uważam, że każda zmiana coś tam wniosła, bo i Kamil, i Robski może nie grał jakoś rewelacyjnie, ale uważam, że strzelenie bramki bardzo ważnej wpływa pozytywnie na jego ocenę. No cóż, pomimo, że gospodarzy to jednak na wyjeździe i na pewno ciężko się grało, widać było, że przynajmniej na początku tego spotkania, w pierwszej połowie, szczególnie drużyna Siarki miała nad nami taką przewagę własnego boiska i to było widać. Swobodniej grała, swobodniej prowadziła grę. Natomiast no, na pewno naszym mankamentem było to, że bardzo łatwo straciliśmy dzisiaj te bramki, grając w przewadze, grając, wydawało mi się, że te akcje były pod kontrolą, mimo wszystko nie udało się uniknąć straty tej bramki. Natomiast no, widać było, że byliśmy w stanie odrobić tylko tą jedną bramkę i w tym momencie jak Siarka strzeliła drugą, no widać było, że może nam tego czasu zabraknąć, jak też się stało, ale myślę, że dobry mecz z obu stron, nie było taryfy ulgowej, wyrównany i tutaj no szkoda, że kolejny raz przegrywamy tą jedną bramką, bo wydaje mi się, że my również, Siarka oczywiście miała, szczególnie w momencie, kiedy my się otworzyliśmy, kiedy poszliśmy zdobywać, powiedzmy, tą wyrównującą bramkę i miała te swoje dwie sytuacje, natomiast rzeczywiście tam kilka razy się zagotowało w polu karnym, zabrakło tej zimnej krwi i tą przewagę właśnie miała dzisiaj Siarka, że ona z takiej sytuacji potrafiła tą zwycięską bramkę strzelić.